Już. Ja nie wiem. Rozpoczynaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Otwieram 29. sesję Rady Gminy Pniewy w dniu 15 marca 2020 w formie obrad online zgodnie z artykułem 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowej. Serdecznie witam pana wójta Ireneusza Szymczaka. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam panie i panów radnych. Dobry. Serdecznie witam wszystkich słuchaczy, pracowników Urzędu Gminy. Witam Izby Rolnicze. Obecnych radnych jest 12. Kogo nie ma? Pani Renato, tak będzie szybciej. Nie mamy Łukasza Krępki. Ryszarda Kędry. I Marcina Horst. Marcina Horst. Ok. Państwo radni, dostaliście na maila porządek obrad. Czy ktoś ma jakieś pytania co do porządku obrad? Jeżeli nie ma, przeszlibyśmy do przyjęcia protokołów. Pierwszym będzie przyjęcie protokołu numer 26 sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 27 kwietnia 2020. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, przejdziemy do przegłosowania protokołu. Są napięte i druty? Artyka, Ireneusz. Dziękuję bardzo. 12 za. Protokół został przegłosowany. Kolejnym punktem jest przyjęcie protokołu numer 27 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pniewy z dnia 7 maja 2020. Czy jakieś pytania co do protokołu? Jeżeli nie ma, przejdziemy do głosowania. Jeszcze Ryszard Piotrkowicz. No coś mi się tutaj przyblokowało. Chwileczkę jeszcze. Wskoczyłem, przysłoniło mi. Już. Dziękuję bardzo. 12 za. Protokół został przegłosowany. I kolejnym punktem porządku obrad jest przyjęcie protokołu numer 28/2020 sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pniewy z dnia 25 maja 2020. Czy jakieś pytania co do protokołu? Jeżeli nie ma, przejdziemy do przegłosowania. Dziękuję bardzo. 12 za. Protokół został przegłosowany. I kolejnym punktem jest sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Panie wójcie, poprosimy o sprawozdanie. Panie przewodniczący, państwo radni, drodzy mieszkańcy gminy Pniewy. W miesiącu kwietniu zakończyło się utwardzanie dróg gminnych kruszywem przy wykorzystaniu sprzętu gminnego.
Także sprzętem gminnym został wykonany w miesiącu kwietniu zbiornik przeciwpożarowy przy szkole w Karolewie. Wykonanie tego zbiornika było podyktowane tym, że studnia przy tym obiekcie nie spełnia wymogów i w związku z przepisami dotyczącymi zapobiegania pożarom było konieczne wykopanie tego zbiornika. To, co mogliśmy, wykonaliśmy własnymi siłami, natomiast już powierzchnię tego zbiornika wykona pewnie specjalistyczna firma. 8 maja nastąpił odbiór techniczny długo oczekiwanych inwestycji w szkołach w Karolewie i w Kruszewie. Powstały, można powiedzieć, od nowa bardzo profesjonalne punkty przedszkolne, bardzo przestronne, które mogą pomieścić większą liczbę dzieci. Przypomnę, że w miesiącu lutym został oddany nowy punkt przedszkolny przy szkole w Ciechlinie. Te działania mają na celu to, aby zwiększyć liczbę dzieci w naszych szkołach. Wiemy, że ta liczba dzieci jest zbyt mała, przez co gmina Pniewy bardzo dużo pieniędzy z własnego budżetu musi dokładać do funkcjonowania oświaty. Celem moim i Państwa radnych było to, aby poprawić warunki, zdecydowanie poprawić warunki w punktach przedszkolnych, aby te dzieci przyszły do naszych przedszkół, a następnie zostały w naszych szkołach. Jest to działanie bardzo takie na tak pozytywne, to zwiększy, że tak powiem, konkurencję, poziom nauki w szkołach, ale też zwiększy, mam taką nadzieję, uzasadnioną nadzieję, liczbę uczniów w szkołach i finansowo to będzie lepiej się po prostu dopinać. W związku z pandemią koronawirusa 12 maja podjąłem decyzję o odwołaniu Nocy Świętojańskiej w Osieczku w roku 2020. 15 maja nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na odbiór odpadów komunalnych. Oferty wpłynęły od 3 firm. 18 maja odbyłem spotkanie z dyrekcją zakładu PepsiCo w Michrowie na temat zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działek, na których obecnie są usytuowane tymczasowe hale magazynowe. Rozmowa dotyczyła ewentualnej inwestycji polegającej na budowie magazynu na stałe związanego z terenem i tu muszę powiedzieć, że Rada Gminy Pniewy pozytywnie podeszła do tej sprawy i na poprzedniej sesji nadzwyczajnej podjęta została uchwała o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego owych działek. Mam nadzieję, że koncern PepsiCo zdecyduje się, aby lokalizacja tej inwestycji była w gminie Pniewy. No, mamy nadzieję oczywiście na dużo, dużo większe wpływy podatkowe z tego tytułu. 18 maja rozpoczęliśmy nabór wniosków tak zwanych przymrozkowych na szkody wywołane przez przymrozki wiosenne. Obecnie komisja pracuje już w terenie. Także tego dnia, po wielu miesiącach oczekiwania, został uruchomiony wreszcie agregat prądotwórczy przy Urzędzie Gminy Pniewy. Wiemy, że w Pniewach tu jest problem z zasilaniem. Czasami były takie sytuacje, że urząd był nieczynny pół dnia albo i dłużej z powodu awarii zasilania. Oczywiście skonfigurowanie tego sprzętu jeszcze trochę potrwało, ale muszę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy działanie urzędu, ośrodka zdrowia i hydroforni jest już bezpieczne, w sensie zabezpieczone, że tych przerw w dostawie energii nie będzie. 20 maja gmina Pniewy otrzymała kolejne dofinansowanie w ramach programu rządowego Zdalna Szkoła, tym razem 45 tysięcy złotych na zakup tabletów i laptopów dla naszych szkół do
do nauki zdalnej. 1 czerwca w związku z odmrażaniem, dalszym odmrażaniem działalności instytucji postanowiłem przywrócić bezpośrednią obsługę mieszkańców w Urzędzie Gminy Pniewy, oczywiście pod rygorami zachowania bezpieczeństwa, natomiast wpuściliśmy już naszych mieszkańców do urzędu. Sprawy są załatwiane nie w pokojach, przed każdym pokojem stoi stolik i jest ten bezpośredni, aczkolwiek bezpieczny kontakt z pracownikiem. Także podjąłem decyzję od 1 czerwca o powrocie do, o przywróceniu połączeń tak zwanych szkolnych, autobusowych, które zgodnie z umową realizuje dla nas PKS Grójec. Wiemy, że od 1 czerwca jest możliwość zajęć opiekuńczych w klasach 1-3. Wiemy też, że ten dostęp od 1 czerwca do placówek oświatowych mają uczniowie klas 8, aby przygotować się do egzaminu, natomiast wszyscy uczniowie też mają prawo do konsultacji z nauczycielem, jeśli jest taka potrzeba. Także wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, uruchomiliśmy te połączenia. Nie ukrywam, że także prezes PKS-u bardzo mnie prosił, aby te połączenia od czerwca uruchomić. Po prostu dochody dla firmy PKS w dobie pandemii, no to jest sprawa, bym powiedział, życia i śmierci, sprawa przetrwania tej firmy na rynku. Zdecydowałem także o wakacyjnym dyżurze przedszkół, także w miesiącu lipcu będzie funkcjonowało przedszkole w Kruszewie i w Karolewie, natomiast w miesiącu lipcu przedszkole w Kruszewie i Ciechlinie, natomiast w sierpniu będzie przedszkole funkcjonowało w Karolewie i w Jeziorze. 2 czerwca została opublikowana lista dofinansowań w ramach programu FOGR. My złożyliśmy 2 zadania. Przebudowa drogi w miejscowości Kruszewek otrzymała dofinansowanie 125 tysięcy złotych. Tu spodziewaliśmy się kwoty wyższej, natomiast no, każde dofinansowanie jest dobre, także też z tego dofinansowania się bardzo cieszymy i za nie dziękujemy. I drugie zadanie, to po raz pierwszy w historii gminy pozyskaliśmy dofinansowanie na remont, przebudowę zbiornika retencyjnego w Michrowie, to jest przy skrzyżowaniu z tą drogą powiatową do Kruszewa, do Przesławic. Kiedyś tam mieszkańcy brali z tego miejsca wodę. W ramach tych funduszy uporządkujemy zbiornik, odmulimy, zostaną umieszczone zastawki wodne i tak dalej. 15 czerwca, czyli dziś rano, podpisałem umowę z firmą Jarper na wywóz odpadów komunalnych. Jak Państwo wiecie, ta cena, ta oferta, którą uzyskaliśmy w przetargu, jest o wiele niższa niż ta, która obowiązywała rok temu. Ta oferta jest też, że tak powiem, pokłosiem działań moich, pana sekretarza, wielu analizom, wyjazdom, spotkaniom. Udało się doprowadzić w gminie Pniewy do obniżenia stawek za wywóz odpadów komunalnych. Chcieliśmy w ramach przetargu zwiększyć konkurencję, aby nie było sytuacji, że do przetargu przystępuje jedna firma, góra dwie. W tym celu wprowadziliśmy nowy zapis w przetargu, że pojemniki te plastikowe na odpady niesegregowane są po stronie mieszkańca. W ten sposób uzyskaliśmy to, że do przetargu mogły przystąpić mniejsze firmy. W przypadku gminy Pniewy, gdzie wartość tych pojemników plastikowych waha się między 150 a 200 tysięcy złotych, bariera wejścia dla małej firmy na rynek czy przystąpienia do przetargu była duża, bo po prostu taka firma musiałaby te pojemniki zakupić,
i na rok zamrozić te pieniądze, nie mając pewności, że za rok też wygra dany przetarg. Drugą taką rzeczą, która wpłynęła na większą konkurencję w tym przetargu, było obniżenie kwoty maksymalnego zabezpieczenia wykonania umowy z 10 do 2%. Przekładając to na pieniądze, firma X, startując w przetargu poprzednim, musiała zamrozić, że tak powiem, na rok kwotę około 100 tysięcy złotych przy wartości zamówienia, tak jak pokazuje życie, między 1 a 1,5 miliona. Także to duża kwota i dla małych firm stanowiło to zdecydowanie barierę wejścia. Co do tych wątpliwości, co do pojemników na odpady zmieszane, myślę, że ten koszt zakupu pojemnika nie jest duży. Ja nawet wczoraj udałem się na wyjazd na giełdę w Słomczynie, gdzie nowy pojemnik 240 litrów można kupić za kwotę około 100 zł, natomiast 120 litrów za kwotę 80 zł. Oczywiście to jest cena za zakup przy jednej sztuce, za większą ilość można by tą cenę jeszcze znegocjować. Musimy pamiętać także o tym, że mieliśmy stawkę 28 zł. Gdybyśmy nie zrobili tych zmian, pewnie by ten przetarg się skończył tak jak w innych gminach, że ta stawka by poszybowała do kwoty około 34, a nawet 36 zł od osoby. Także rozpatrując koszt zakupu pojemnika, należałoby rozpatrywać różnicę nie 4-5 zł, tylko różnicę około 10 zł na osobie, co przy czteroosobowej rodzinie łatwo policzyć, że koszt tego pojemnika zwróci się w około 2 miesiące. Natomiast już za rok będziemy startować do przetargu ze swoimi pojemnikami, także już za rok gmina Pniewy znowu będzie, że tak powiem, na dobrej pozycji przetargowej. Co do tej stawki za odbiór odpadów. Ja jako wójt proponuję Państwu radnym stawkę 24 zł za odpady segregowane i zniżkę o złotówkę do stawki 23 przy kompostowaniu od osoby. Myślę, że mieszkańcy zdecydują się na kompostowanie. Tu w warunkach wiejskich jest to proces łatwy i w zasadzie bezkosztowny. Także myślę, że większość mieszkańców będzie obowiązywać stawka 23 zł. Wiem, że pojawiają się głosy, że powinna ta stawka być jeszcze bardziej obniżona. Natomiast biorąc pod uwagę ustalenie stawki, my musimy pamiętać, że to koszt odbioru odpadów dla gminy to nie jest tylko koszt, który zaproponowała firma, są też to koszty administracyjne i obsługi, także koszt pracownika. Muszę powiedzieć, że w Urzędzie Gminy Pniewy gospodarką odpadami zajmuje się w zasadzie 3 pracowników w różnym wymiarze czasu pracy. Ogólnie myślę, że jest to w sumie ponad etat. No jest też pewna niepewność, bo nie rozliczamy się teraz już nie ryczałtowo, czyli bez względu na liczbę odpadu, rozliczamy się teraz z tony, z kilograma śmieci, także tu też jest pewna niepewność, jak będzie z tą ilością. Wiemy także, że ten system musimy uszczelnić, bo są miesiące w roku takie jak lipiec, czy później wrzesień, październik, gdzie tych odpadów jest dużo więcej w związku z pracownikami sezonowymi. Wiemy także, że w gminie Pniewy mamy zameldowanych około 4800 osób, natomiast w systemie śmieciowym jest niecałe 4,5 tysiąca osób. Także tutaj też przed lipcem podejmiemy działania takie weryfikacyjne, żeby ten system uszczelnić, żeby był po prostu sprawiedliwy. Podejmiemy także działania, aby oddzielić te odpady od kowalskich, od odpadów z instytucji. Instytucje powinny mieć podpisane
oddzielne umowy na odbiór odpadów i nie powinny tych odpadów, że tak powiem w skrócie, z firm oddawać łącznie z odpadami komunalnymi, tymi od mieszkańców, od Kowalskich. To tyle może na razie o tych śmieciach, bo się rozgadałem. I na koniec o drogach. Rozpoczęły się prace na drodze gminnej, na tej największej tegorocznej inwestycji drogowej, finansowanej w 60% z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Frezowana nawierzchnia, są układane teraz oporniki, wykonawca zacznie od badania chodnika. Został także wprowadzony wykonawca na inwestycje w Kruszewku w ramach FOGR-u i na drogę w Michrowie przy zakładzie, przy tej nowej części zakładu PepsiCo. Wykonawcy wejdą na te inwestycje pod koniec tego tygodnia bądź na początku przyszłego. Dziękuję serdecznie Państwu radnym, sołtysom, pracownikom gminy, wszystkich naszych jednostek podległych oraz wszystkim naszym mieszkańcom za wsparcie moich działań jako wójta w tym trudnym okresie pandemii koronawirusa. Myślę, że wspólnie przejdziemy ten trudny okres i będziemy się dalej rozwijać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Panie Wójcie. Przejdziemy do kolejnego punktu zapytania radnych do sprawozdania wójta. Otwieram dyskusję. Jeżeli nie ma... Ja jestem. A, proszę bardzo, rękę. Radny Kalodrosz. Tak, Panie Wójcie, mam pytanko jeszcze odnośnie PRIZERO. Bo oni, czy oni mają jakąś listę w ogóle pojemników, komu wydali ile i tak dalej, bo oni na przykład byli ostatnio u mnie, u jednego mieszkańca i żądali dwóch pojemników, gdzie on nigdy w życiu nie miał dwóch pojemników i nie wiem teraz, co dalej z tym tematem, tak? Jak to będzie egzekwowane? Przecież nikt z nas te pojemniki, no nie wiem, kto zapisywał w ogóle oprócz firmy PRIZERO, ile tych pojemników jest pobranych od nich, bo to wychodzi na to, że po prostu ktoś sobie wpisał to, co uważał, a w praktyce jest inaczej, nie? Czy jest jakaś... Jakie się oni zajmowali, z tego, co pamiętam? Zawsze jak jest zmiana firmy, wykonawcy są takie sytuacje, no może nie tyle problematyczne, co dyskusyjne. Tutaj oczywiście zanim weszło PRIZERO, no przypomnę, że wcześniej była firma Tonsmeyer, która zmieniła nazwę na PRIZERO i ona poprzednie zamówienie wykonywała przez 3 lata, także mamy te pojemniki pewnie wstawione minimum 4 lata temu, jak nie wcześniej. W przypadku mieszkańca, no cóż, no w urzędzie zawsze jest tak, że musi być papier. Jeśli firma PRIZERO ma dokument na to, że Kowalski wziął taki pojemnik i to jest udokumentowane, to myślę, że Kowalski się nie będzie upierał, bo nikt nie chce, że tak powiem, przywłaszczać nie swojego pojemnika. Tu rzeczywiście będzie tak, że będą pojawiać się takie sytuacje dyskusyjne i będą one wyjaśniane. Dziękuję bardzo. Rozumiem, Panie Wójcie, jeżeli firma ileś tam pojemników będzie uważała, że nie odebrała, to musi to udokumentować, prawda? Tak. Właśnie o to mi chodzi, że po takiej sytuacji pewnie jest, może być sporo i za chwilę się okaże, że będą chcieli od nas, nie wiem, 100 pojemników na przykład, nie? Tak. Znaczy, Karol, ja byłem wtedy sołtysem i mniej więcej pamiętam, że my sołtysi chyba im pomagaliśmy w ten sposób, że jakąś tam listę dla nich robiłem, ktoś mi się zawsze podpisywał. Oczywiście do wszystkich nie dotarłem też, bo do części oni sami indywidualnie rozwozili. Ale musi być podpis właściciela, jeżeli uważają, no, że... Dokładnie, że jeśli uważają, to niech przedstawią podpis, tak, że ktoś tak odebrał i tyle, nie? Tak. Nie karteczkę samą, że tam no, było tam dostarczone, tylko niech, ja pamiętam, że podpisywali mi mieszkańcy, kto ile. No właśnie. Jeden czy dwa tak na ogół, prawda? Ale Jarek, przepraszam, że wtrącę, ty robiłeś taką listę zapotrzebowania na kosze, a nieraz było tak, że... Tego co pamiętam, ja też kwitowałem.
z ostatecznym ale, ale chyba się kwitowało, mi się kojarzy. Ma prawo tylko żądania kosza, gdy ktoś potwierdził jego odbiór na piśmie. Tak. Bo sołtysi chodzili i robili takie zapotrzebowanie i przedstawiali firmie, ile będzie na daną wieś potrzeba koszy. Część ludzi przyjęła, ale część ludzi się z tego wycofała. Myślę, że taki dokument zapotrzebowanie nie powinien stanowić punktu wyjścia do zwrotu pojemnika. Do zwrotu pojemnika powinien być dokument, gdzie jest podpis od właściciela posesji, że taki pojemnik otrzymał. Jeżeli nie ma takiego dokumentu, tak. Dziękuję, do widzenia, nie ma o czym mówić. A to, że było zapotrzebowanie na dwa pojemniki, ale ktoś może zrezygnował, kupił sobie i nie wziął od nich żadnego, tak? Muszą mieć po prostu kwit na to, że ktoś taki pojemnik pobrał. Jak nie mają kwitu, dziękuję. Nie oczywiście ma musi być dokument wydania towaru. Tak jest. U mnie była, musi być podpis właściciela, że taki pojemnik od nich odebrał. I tyle. Po kolei pan Tomasz Goralewicz chciał zabrać głos. U mnie była sytuacja tego rodzaju, że w międzyczasie zmienił się właściciel posesji i nowy właściciel miał swój pojemnik. Mimo tam informacji wystawił ten pojemnik i ten pojemnik został zabrany przez Prizero. No bynajmniej jest w trakcie wyjaśniania sprawy osobiście. Może ja jeszcze jedno zdanie powiem. Panie wójcie, bo tak naprawdę to nie jest duży koszt, no i większość z nas będzie jednak segregowała te śmieci, prawda? Tak więc nie będzie za dużo potrzebnych tych koszy nikomu. Tak więc mi się wydaje, że to jest dobry sposób, żeby każdy sobie jednak zakupił. A jeżeli ktoś, nie wiem, nie chce, uważa, że nie stać go, to powinien w workach, tak? To nie jest taki duży koszt, jak mówi wójt, w ciągu kilku miesięcy, jeżeli jest 2-3-osobowa rodzina, to już zaoszczędzi. Pewnie. Na tym, prawda? To już zaoszczędzi na 80 zł. No i dobrze, czy jeszcze jakieś pytania? Ja mam. Proszę bardzo. Panie wójcie, mam pytanie odnośnie, dostaliśmy dofinansowanie na szkoły 45 tysięcy. W jaki sposób i ile każda szkoła otrzymała? W jaki sposób było rozdzielone te pieniądze czy laptopy? Panie radny, dokładnej listy nie mam, ale to panu przedstawię po uzgodnieniu z panią Szymańską z Wydziału Oświaty. Natomiast kierowaliśmy się liczbą uczniów w szkole i proporcjonalnie do liczby uczniów były te laptopy kupowane. Tak zresztą jak i poprzednio, kiedy było to 60 tysięcy. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Już wszyscy? Jeżeli tak, przejdziemy do podjęcia uchwał w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostownikach przydomowych. I tutaj poprosimy o przedstawienie uchwały. Witam Państwa. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych. Paragraf pierwszy. Dokonuje się wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Pniewy, będącej iloczynem liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości określonej w paragrafie drugim niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 24 zł miesięcznie. Paragraf trzeci. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, jako trzykrotność stawki ustalonej w paragrafie drugim w wysokości 72 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Paragraf czwarty. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych w wysokości 1 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Paragraf 5 traci moc uchwała nr 9/47/19 Rady Gminy Pniewy z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty. Paragraf 6 wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Pniewy i paragraf 7 uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku. Uzasadnienie. Podstawą prawną do ustalenia niniejszej uchwały są artykuł 6k ustęp 1 punkt 1 w związku z artykułem 60 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą Rada Gminy w drodze uchwały dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty. W gminie Pniewy od 1 lipca 2013 roku metodą ustalenia opłaty jest iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie artykułu 6k ustęp 1. Organ stanowiący przy ustalaniu stawek opłat związany jest z treścią artykułu 6k ustęp 2 punkt 1 wyżej wymienionej ustawy ograniczającym wysokość ustalonej stawki miesięcznej za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny do wysokości nieprzekraczającej 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za mieszkańca ogłoszonego w drodze obwieszczenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 2019 rok w kwocie 1819 zł i w związku z powyższym kwota opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny nie może przekroczyć kwoty 36,38 zł. W niniejszej uchwale zaproponowano stawkę 24 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość zabudowaną. Zgodnie z artykułem 6k ust. 3 Rada Gminy ma obowiązek ustalić wyższe stawki, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W projekcie uchwały uwzględniono wymogi ustrojowe, proponując trzykrotnie wyższą stawkę, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Zgodnie z artykułem 6k ust. 4a Rada Gminy zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych o kwotę 1 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość. W projekcie uchwały uwzględniono ilość bioodpadów oddanych w ciągu roku w skali gminy w stosunku do pozostałych odpadów i ona wynosi 2,6%. Zgodnie z artykułem 6r ust. 2 ustawy wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się m.in. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa administracyjna systemu. Zmniejszenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2020 roku spowodowana jest tym, iż został ogłoszony przetarg na świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pniewy, w którym najniższą cenową ofertę w kwocie 1 018 051,20 zł złożyła firma Jarper spółka z o.o. Kwota została ustalona za 964 tony odpadów oddanych przez gminę w skali roku.
Kwota ta jest niższa od oferowanej, złożonej w 2019 roku przez firmę Toys Meyer Wschód, która wynosiła 1 575 106,56 zł i płatna była ryczałtowo. Na wysokość rocznej opłaty nie miała wtedy wpływu ilość oddanych odpadów komunalnych w skali roku. W związku z tym, że koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmniejszyły się, ustalenie niższej stawki opłaty ponoszonej przez mieszkańców zagospodarowania odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny jest uzasadnione. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Rolnictwa. Przepraszam, nie słyszałem. Czy jeszcze raz? Bo... Projekt uchwały został przez członków Komisji Rolnictwa pozytywnie zaopiniowany. Okej, dziękuję bardzo. Czy jakieś zapytania radnych, jeśli chodzi o uchwałę? Nikt nie ma pytań, więc przejdziemy do przegłosowania. Dziękuję bardzo. 11 za, 1 sprzeciw. Uchwała została przegłosowana. Przejdziemy do kolejnego punktu, do przegłosowania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Pniewy. I tak uzasadnienie. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Pniewy. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Pniewy w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Deklaracja, o której mowa w ustępie pierwszym, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć wójtowi gminy Pniewy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Punkt trzeci. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznych w formacie danych XML określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Deklarację można składać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP pod adresem www.puap.gov.pl poprzez wypełnienie elektronicznego formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt trzeci. Deklaracje przesyłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz i identyfikacji elektronicznej. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Pniewy. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała nr 10.52.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Pniewy. Paragraf piąty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Rolnictwa. Projekt uchwały został przez członków Komisji Rolnictwa pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo. Czy jakieś zapytania a propos deklaracji? Uchwały.
Jeżeli nie ma, przejdziemy do przegłosowania uchwały. Dziękuję bardzo. Uchwała została przegłosowana. 12 za. Przejdziemy do kolejnego punktu. Jest to złożenie apelu do służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska, bezpieczeństwo sanitarne i ochronę zdrowia o podjęcie działań w celu zapobiegania skutkom skażenia środowiska ujawnionego na działkach 45 i 46 w miejscowości Wiatrowiec. Więc może uchwałę dostaliśmy wcześniej, na pewno się z nią zapoznaliśmy. Mamy pana sekretarza, to może w krótkich słowach uzasadnienie. Jak państwo wiedzą, a pan przewodniczący pewnie najlepiej, w miejscowości Wiatrowiec nadal odczuwalne są skutki skażenia gruntu. Sprawca nadal przebywa w więzieniu. Sprawę tych substancji toksycznych prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z siedzibą w Radomiu. Z telefonicznych ustaleń wójta Ireneusza Szymczaka z dyrekcją inspektoratu wynika, że do dzisiaj pracownicy inspektoratu nie podjęli działań w terenie. Są cały czas na etapie procedury formalnej. Tymczasem skutki skażenia środowiska są odczuwalne dla mieszkańców, no i możemy się domyślać, że również dla upraw, które sąsiadują z tym miejscem. Stąd z inicjatywy wójta Ireneusza Szymczaka powstał projekt uchwały, która ma formę apelu do służb odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa sanitarnego na naszym terenie. I mówiąc najprościej, chcielibyśmy, aby ta uchwała zwróciła uwagę tych służb na to, że problem po kilku miesiącach nadal istnieje. I żebyśmy mogli po prostu, powołując się na tą uchwałę, dalej przypominać sanepidowi, Inspektoratowi Ochrony Środowiska, jeszcze kilku innym instytucjom, że w Wiatrowcu należy faktycznie zadziałać, a nie tylko na papierze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Rolnictwa. Projekt uchwały został przez członków Komisji Rolnictwa pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo. Czy jakieś zapytania radnych co do uchwały? Ja mogę. Proszę bardzo. Do pana sekretarza mówię odnośnie tych służb, to one traktują mieszkańców w tym miejscu i w tym akurat środowisku. Nie przejmują się w ogóle przyszłością, bo nie wiem, jak tu oni podchodzą, ale do tej pory powinni to w jakiś sposób szybciej zadziałać i dać jakąś wiedzę i mieszkańców poinformować, kiedy cokolwiek zrobią, a do tej pory, jak pan tutaj wyraził się, nie mamy nic. Co my odpowiemy mieszkańcom w takiej sytuacji? Szanowni państwo, włączę do dyskusji. Oczywiście tu pan przewodniczący Grzegorz Sowiński wyszedł, że tak powiem, naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Zorganizował spotkanie na miejscu bodajże w zeszłym tygodniu. Dosyć duża ilość mieszkańców była na tym spotkaniu i rozmawialiśmy na ten temat. Ja zaproponowałem podjęcie uchwały, która jest dziś w programie sesji. Mieszkańcy będą zbierać podpisy i po prostu trzeba tak po ludzku przyjąć proste, a skuteczne działanie. Jeśli czyjeś działania są niezadowalające, w sensie powolne, to musimy naciskać, aby zmobilizować te instytucje i też w tym celu podejmujemy dziś uchwałę na razie gminy Pniewy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałem coś powiedzieć. Pan radny Karol Draszcz. Moim zdaniem problem jest taki, że oni to ochrona środowiska zakwalifikowało to jako nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych, a nie jako wystąpienie jakiejś tam katastrofy ekologicznej, tak? Bo my moim zdaniem z tym mamy do czynienia, ponieważ to nie jest sytuacja taka jak na Wólce Załęskiej, że to jest w szczelnych beczkach zapakowane i pilnowane, to jest składowisko. Natomiast tam zostało to rozlane. Pobrali sobie państwo chyba próbki wody z jakichś tam okolicznych studni. Stwierdzili, że nie jest skażona, więc nie ma zagrożenia i temat się urywa. Więc dla nich to nadal jest składowisko moim zdaniem, a trzeba im uzmysłowić, że to jest zagrożenie realne. Nie wiem, panie sekretarzu, tak nie jest. A jak oni to zakwalifikowali? Właśnie jako skażenie środowiska dużych rozmiarów. Znaczy inaczej, nie zacytuję panu, jak to brzmi w tej ustawie o ochronie środowiska, natomiast nielegalnymi wysypiskami odpadów zajmuje się wójt i gdyby to było tak zakwalifikowane, to Inspekcja Ochrony Środowiska w ogóle by w to się nie mieszała. Właśnie byłoby tak jak w przypadku Wólki Załęskiej, że wszystko by było prowadzone przez nasz urząd. Tymczasem tutaj początkowa kwalifikacja tego czynu przez policję, chyba jeszcze dokonana na wstępnym etapie, określono to w dokumentacji jako nielegalne składowisko odpadów. Następnie nasz radca prawny, nasza pani inspektor Stykowska przeanalizowała przepisy właśnie posługując się tą argumentacją, którą pan teraz przytoczył, że jak można uznać za odpad coś, co nie da się wyodrębnić, bo jest wsiąkło w ziemię. I rzeczywiście zmienili, wysłaliśmy pismo do Inspekcji Ochrony Środowiska i oni przyznali nam rację, że była zła klasyfikacja tego czynu i stąd w tej chwili to WIOŚ prowadzi, a my tutaj już nie mamy, mówiąc kolokwialnie, nic do gadania. Czyli możemy się truć, a ochrona środowiska nic z tym nie zrobi. No nic. Trzeba... Znaczy, ochrona środowiska podejmie działania. Naszym zadaniem jest to, żeby ich zmusić do działania natychmiastowego, tak? No, o tym mówię. Pan sekretarz mówił, postępowanie nie prowadzi gmina Pniewy w tej sprawie, bo to jest zbyt wielka skala, bo to jest skażenie środowiska naturalnego. Prowadzi to regionalny dyrektor ochrony środowiska w Warszawie. Inspekcja. Tak. Inspektor. Dziękuję bardzo. No, jeśli ja mogę się powiedzieć w tej sprawie, to już kompletujemy wszelkie pisma od szkoły czy od stowarzyszeń lokalnych. Czy z podpisami mieszkańców będzie to mieli praktycznie już dzisiaj w 100% skompletowane. Podeślemy to wójtowi, wyślemy to sami też do odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za ten proceder i mam nadzieję, że trochę pchniemy to. Ja tam rozumiem, że koronawirus trochę przeszkodził, ale mi się wydaje, że już powoli można wracać do życia i po prostu ratować mieszkańców. My codziennie czujemy tą woń. I nie jest to przyjemne. Pan wójt byli radni, czuli to w dzień, gdzie w sumie wiatr rozdmuchuje, a wieczorem jest jeszcze gorzej, bo wtedy jak ten wiatr nie wieje, to tak pewnie 500 metrów to po prostu ładnie zajeżdża. Także jeżeli wyczerpaliśmy temat, to przeszlibyśmy do przegłosowania uchwały. Dziękuję bardzo. 12 radnych za. Uchwała została przegłosowana. Przejdziemy do kolejnego punktu, do nadania statutów sołectwom w gminie Pniewy. Tutaj bym poprosił o uzasadnienie. No
jest uzasadnienie. Przepraszam już. Proszę Państwa, zaczyna się to uzasadnienie od tego, że obowiązujące w tej chwili statuty, w zasadzie jest jeden statut wspólny dla sołectw gminy Pniewy, przyjęty w roku 96. Wtedy można było, tak praktykowało się, że przyjmowało się jeden wspólny statut. W międzyczasie ustawa o samorządzie gminnym była wielokrotnie zmieniana, no i między innymi jest w tej chwili zapis o nadawaniu odrębnych statutów sołectwom. Więc to jest pierwsza formalna zmiana, która wymusza na nas wprowadzenie 38 statutów. Po drugie, zmieniły się uwarunkowania prawne, no i praktyka naszej pracy z sołtysami. Stąd w tych obecnie zaproponowanych statutach są już po prostu wpisane takie rozwiązania właściwe dla dzisiejszego czasu, chociażby Fundusz Sołecki, którego w 96 jeszcze tak formalnie nie było. Z tego, co mamy w protokołach, to ta praca nad statutami trwała od 7 maja 2019 roku. Wtedy odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Statutowej. Bardzo dziękuję za sprawną współpracę przede wszystkim panu radnemu Ernestowi, pani radnej Lesiak, pani radnej Sitarek, bo to są trzy osoby z państwa rady, które no osiem razy spotkały się na komisji, poświęcały czas, żeby analizować ten temat. Bardzo dziękuję sołtysom, wszystkim sołtysom, którzy poddali pod głosowanie i pod opiniowanie te projekty statutów na zebraniach sołeckich. Znaczna większość statutów została zaopiniowana pod koniec 2019, znaczy na tych wrześniowych zebraniach sołeckich. Kilkanaście sołectw wówczas nie poddało tego pod opiniowanie, więc jeszcze do początku roku 2020 czekaliśmy na to, żeby spłynęły opinie od tam kilku, mówiąc kolokwialnie, takich bardziej ślamazarnych sołectw, ale z całą przyjaźnią. Wiem, że potrzebowali niektórzy sołtysi to przeanalizować. Przeanalizowali. Ostatecznie trzy sołectwa zgłosiły uwagi do treści zaproponowanej przez radnych, co według mnie pokazuje, że ta treść przez radnych, przez komisję sformułowana jest, no, uszyta na miarę, po prostu odpowiada większości. Sołectwa Dąbrówka, Jeziora Tomaszówka i Teodorówka poprosiły o uwzględnienie zapisów specyficznych dla swoich sołectw. Część tych zapisów została uwzględniona w Teodorówce i w Dąbrówce. Rzeczywiście były zaproponowane ciekawe rozwiązania. W przypadku Dąbrówki było też takie rozwiązanie, które zostało wprowadzone później już we wszystkich statutach. Nie chcę bardzo szczegółowo teraz w to wchodzić, bo jest to dosyć długi dokument, mówię to po to, żeby pokazać Państwu, że do ostatniej komisji pracowaliśmy nad treścią tych statutów. No i myślę, że doszliśmy do punktu, gdzie już wypadałoby to przyjąć i już po wakacjach te następne zebrania sołeckie będą się odbywać zgodnie z tymi statutami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli można, ja chciałem wnieść jeszcze poprawkę do samej uchwały, konkretnie paragraf trzeci uchwały. Mamy w tej chwili zapis, zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy do przekazania niniejszych statutów sołtysom sołectw gminy. Proponuję, żeby zobowiązać wójta gminy Pniewy do przekazania tych statutów. A korzystając z okazji, też chciałbym podziękować panu sekretarzowi, członkom komisji, sołtysom oraz wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczyli w tworzeniu tych statutów. Dziękuję. Mam pytanie. Dziękuję bardzo.
wniosek, pan radny Wojciech Henes składa wniosek o to, żeby zmienić paragraf numer 3 w niniejszej uchwale, tak? Tak, tak. Jedynie tam zamiana dwóch słów na jedno. No w takim razie ten wniosek musimy przegłosować. Już moment. Sekundkę jeszcze. Czy ktoś ma jakieś pytanie w międzyczasie? Ja się zapytam, jak wygląda sytuacja tych, mówił pan sekretarz o tych sołectwach, które zgłaszały poprawki. Czy te poprawki zostały uwzględnione w ich statutach, czy wszystkie statuty są takie same? Nie, właśnie mówiłem, że zostały... Zostały uwzględnione. Nie wszystkie, bo w przypadku Jeziora Tomaszówka, no to były takie bardzo, bardzo radykalne rozwiązania, na przykład zakaz prowadzenia zebrań sołeckich w ostatnim kwartale roku. No i na to nie było zgody, ale czyli jakby zagwarantowanie, że już po uchwaleniu, no chyba taka była intencja, ja tak mogę się domyślać, że już jak jest uchwalony fundusz sołecki, to już nie wolno w tym gmerać do końca roku. Ale fundusz można zmieniać jeszcze do września następnego roku także. Tak. No, po pierwsze to właśnie tak, a po drugie no nie można ludziom zabronić, znaczy sołtysom zabronić zbierać, no są różne inne powody, dla których nieraz i w listopadzie i w grudniu zebrania odbywają. Ale to jako przykład podaję, natomiast większość poprawek została uwzględniona. Dziękuję. Już jest wpisana poprawka. Można głosować. Można głosować. Dziękuję bardzo. Poprawka do projektu została przegłosowana. 12 radnych za. Czyli rozumiem, że teraz podejmiemy uchwałę z poprawką. Tak. Możemy głosować. Jeszcze ktoś? Nie widzę głosowania. Odśwież sobie może. O, teraz. Jest. Dziękuję bardzo. 12 za. Uchwała została przegłosowana. Przechodzimy do punktu 9. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych. Jeżeli nie ma, przejdziemy do spraw bieżących, wolnych wniosków i informacji. Proszę o zabranie głosu. Pan radny Karol Droszcz. Tak, ja mam pytanie, bo dostaliśmy na maila ten raport o stanie gminy, tak? Tak. To już będzie osobna komisja, znaczy sesja odnośnie tego przy udzielaniu absolutorium, rozumiem, tak? Tak. Wtedy będziemy. No takie są przepisy, że to się głosuje razem z absolutorium. Czyli ten raport też będzie poddany głosowaniu? Będzie tak, to nie tyle raport, co tam jest uchwała o udzieleniu wotum zaufania. Zaufanie na podstawie raportu, rozumiem. Tak. Nie, bo ja mam pytanie tutaj, tak przeglądałem ten i pytanie mam, bo akurat to mnie zainteresowało, nie wiem, czy do pana wójta, czy do pana sekretarza, odnośnie funduszy sołeckich, bo widzę, że nie zostały wykonane niektóre z funduszy sołeckich niektóre zadania. I z czego to wynikało, że nie zostały one wykonane? I dlaczego, nie wiem, bo akurat u mnie, ja nie wiedziałem i sołtys też nie wiedział na Rosołowie, że fundusz nie zostanie wykonany, bo jeśli byśmy wiedzieli, to byśmy te pieniądze przeznaczyli na inny cel. Poproszę pana Huberta w takim razie, ponieważ ja wiem, że tam jest jakiś niewielki procent niewykonania, ale szczegóły, tak, mogę prosić pana Huberta. 9 zadań było niewykonanych. Ja mam jeszcze w związku z tym pytanie
odnośnie Michrówka, bo tam był zakup wiaty przystankowej w ramach funduszu sołeckiego. Czy to zadanie będzie zrealizowane, czy to też jest zadanie, które no, w tych 9 punktach się mieści? Nie ma, Tomek, nie ma tego zadania w tych 9 punktach niezrealizowanych. No ale i wiaty jeszcze nie ma też. A no właśnie. To właśnie takie pytanie. Zmienialiśmy to na zakup wiaty przystankowej, część pieniążków. Cieszę się, że nie ma w tych 9 punktach, ale chciałem, nie wiem, do pana sekretarza, czy ktoś... To do pana Huberta już jest szczegółowo. Zakup tej wiaty, wiem, że pan Hubert się tym zajmował. Zaraz wyjaśni, na jakim to jest etapie. Okay. Tomek, z tego co widzę, to ty masz w Michrówku remont drogi gminy numer 96 12672 i przegląd konserwacja urządzeń placu zabaw. Plus tam było zdjęte zakup wiaty przystankowej za 4 z hakiem. No, czyli... Dobrze, to może czekając na Huberta, Mariusz, miałeś pytanie. Tak, ja mam pytanie do pana wójta. Panie wójcie, czy jest już ogłoszony przetarg na naprawę dróg i kiedy to będą naprawiane te drogi? Bo tak jak u mnie, to na przykład miejscami już się nie da przejechać. Przetarg nie dość, że jest ogłoszony, to jest wykonawca wyłoniony i umowa jest podpisana, natomiast wszyscy doskonale wiemy, że łatanie tych dróg emulsyjnych, tą technologię emulsja i grysy, no generalnie łatanie czy tych lepszych nawierzchni, czy gorszych wychodzi dobrze, gdy jest wysoka temperatura, bo się to po prostu klei. Wykonawca miał wchodzić dziś, ale ja go jeszcze dzień wstrzymałem. Zacznie pracę od jutra. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania w międzyczasie? Do pana wójta mam pytanie. Kiedy tam sesję absolutoryjną szykujecie? To znaczy nie ustalaliśmy konkretnego terminu. Musimy to zrobić do końca czerwca, także czekam na sugestie a propos terminu od pana radnego. Jeszcze ja chciałem się zapytać do pana wójta. Panie wójcie, czy jest przewidziany jakiś przegląd z komisją odnośnie stanu drogi Tomaszówka-Jeziora? Jak ta droga ma być? Czy będzie remontowana na bieżąco, czy przewidziana do remontu takiego grubszego, jak było wcześniej mówione? Proszę pana, no z tego co pamiętam, to ta droga była generalnie wyremontowana w 2018 roku. Mamy rok 2020, także no ja nie robię dróg tą technologią, którą były robione, no bo to jest krótka radość, tak? Jak wiemy, była tam komisja wojewody, natomiast w zeszłym roku te remonty częstkowe wyszły nam i komisja zakwalifikowała tej drogi do dofinansowania. Z funduszy własnych możemy te drogi tylko łatać, tak? No bo z funduszy własnych no nie będzie nas stać, żeby zrobić. Tam jest odcinek od... Około kilometra. No tam jest ponad 2 kilometry chyba z małym haczykiem, bo ja tą drogę na pieszo przechodziłem. Także no mówię, jak nadarzy się okazja dofinansowania, to mamy projekt na tą drogę zrobiony. Jeśli będzie spełniać kryteria, zgłaszamy, dostajemy dofinansowanie. A na chwilę obecną z uszkodzeniami, które są? Jaki jest plan? Z uszkodzeniami, które są, no to mówię, od jutra wchodzi firma, która będzie łatać te ubytki w drogach, tak? Rozumiem. Dobrze, dziękuję. Rozumiem, że czekam na pana Huberta. Czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś pytania do wójta? Czy ja mam jeszcze pytanie. Krótko. Panie wójcie, dobra, Jarek. W stronę naszego sołtysa ta droga zrobiona niecałe 2 lata temu, 1,5 roku temu. No i tam mi mieszkańcy zgłaszali, że wychodzi kruszywo na zewnątrz. No i tam miałem okazję przyjrzeć się temu w sobotę. Rzeczywiście dołów na razie nie ma. To jest, że tak powiem, ślepa droga, bo tam nie ma przejazdu, połączenia na razie z kruszewkiem. No ale ja nie wiem, jak to można, słuchajcie, naprawić, żeby to się nie psuło. Tam całymi pasami, tam połową tej nawierzchni wychodzi na zewnątrz kruszywo.
gdzie droga jest dla powiedzmy 8 rodzin i jest no, niewiele uczęszczana, bo jest ślepa na razie, nie jest przejezdna jeszcze. Ja nie wiem, jak to... Podobna historia jest z drogą taką krótką w Michrowie, to jest odnoga od tej drogi od do Pepsi-Coli, też w 2018 wykonana i też białe kamienie są już na wierzchu. Świadczy to o tym, że no, mało było tej substancji asfaltowej, tego lepiszcza. No, oczywiście też był inspektor nadzoru, są gwarancje i tak jak mówię, no, no my jesteśmy w trakcie egzekwowania, ale będzie to proces długi, kosztowny i proces sądowy, tak. Natomiast może niedługo będziemy mieli dobrą informację a propos drogi Załęże, w zasadzie tam jest fragment Woli Pniewskiej, Kruszew, Kruszewek, ten taki wąwóz pod górę, bo jest już opinia biegłego w tej sprawie i bodajże 18 czerwca będzie rozprawa w Sądzie Rejonowym w Grójcu a propos tej drogi. I być może zapadną ustalenia, jeśli zapadną ustalenia pozytywne dla gminy, a myślę, że powinny zapaść takie ustalenia, bo gmina stoi na stanowisku takim obiektywnym, że droga powinna być tam, gdzie są jej granice geodezyjne, to przystąpimy do tego od razu, żeby połączyć Kruszew z Załężem Dużym i skończyć te lata utrudnień dla mieszkańców, mają pola w jednej bądź drugiej miejscowości, a miejsce zamieszkania gdzieś indziej. No dobrze, bardzo dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy pana Huberta. Panie Hubercie, pytanie do pana, tutaj został pan wywołany. Z czego wynikają te niezrealizowane przedsięwzięcia z funduszy sołeckich? Właśnie tutaj dał mi sekretarz i tak patrzę, że tu jest chyba jakiś błąd, bo tak, tutaj zakup i montaż progów zwalniających to nie powinny być cechy, tylko mi się zdaje, że to był Józefów. Tak jest. Tak. Tak? No to jest tak. Błąd. W Józefowie, tak powiem, tam się nie wyrobiliśmy chyba czasowo, bo chodził tam największy problem to był taki, żeby zamontować te progi, to trzeba zrobić pod nich fundament, no bo tam nie ma do czego przykręcić tych progów. Mhm. No ale to już chyba tak bardziej czasowo się nie wyrobiliśmy z tym montażem. Ja mam takie pytanie, a mieszkańcy to w końcu chcą ten próg, czy nie chcą? Bo takie były kontrowersje. Tam jest pół na pół. Tam było, nie chcą. Było głosowanie na zebraniu w sołeckim i jednak przeszło, że będzie ten próg montowany. Jednym głosem bodajże, czy dwoma. Chyba tak, jednym głosem. To trzeba go mocno przymontować. Musi być solidny fundament, żeby nie zginął. Znaczy, tam już był próg, który został po prostu rozpadł. Usunięty został już. Tak. Dobrze, zmierzając do meritum, bo czas ucieka, a my dzisiaj chcielibyśmy... Panie Hubercie, jeszcze odnośnie tutaj wiaty przystankowej w Michrówku, czy to ma pan na tapecie, czy jak będzie z zakupem tej wiaty z Funduszu Sołeckiego? Ale to jest na ten rok. Tak, oczywiście. Na 2019 był. Tam było przeniesienie 4000 z remontu dróg na zakup wiaty. Bo na 2020 jeszcze nam nic nie przyszło, tak? Do września będziemy ustalać, tak? W 19 było ustalone na 2020. Tak, 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 tak. Nie, to jest na ten rok budżetowy, na Michrówek, tak? W tym roku będzie realizacja. Nie, no to jest z tego założenia, co był tłuczeń teraz kupowany. Dostaliśmy tak, mniej no to tłucznia. Z tego budżetu na rok 2020, tak? Tak, tak. Tam nie pamiętam, ile tam było przeznaczone na tą 4000, wiatę. 4000 czy 4200, coś takiego. 4200, no wiata kosztuje około 3500, takie jak w Pniewach chyba były kupowane. No to trzeba będzie wybrać z katalogu. Mamy katalogi przystanków. Trzeba możemy udostępnić, trzeba wybrać jakąś wiatkę i zamówić ją. A tam chyba sołtys, no nie wiem, to sołtys ma to zrobić ja, czy to pan zamawia, czy mamy wspólnie. Ja bym wolał nie wybierać wam wzoru wiaty.
Wolałbym nawet ktoś od was, czy sołtys, czy Rada Sołecka, żeby to... Co, mamy do pana podjechać, bo rozumiem, że nic w tej kwestii nie jest robione. Tak? Nie, my jeszcze nie zajmowaliśmy się wiatrami, ale katalogi mamy. Można do nas podjechać, mamy aktualne katalogi wiatr przystankowych, możemy coś wybrać. Czy to jest jedna wiata, którą będziecie państwo kupować na teren gminy Pniewy, czy to może jeszcze któraś? Nie odpowiem panu teraz na to pytanie, bo nie pamiętam. Aha, bo pod kątem, czy to nie byłoby tanie jakiego. Dobrze, podjedziemy. Ale chyba nie mamy dużo. Jeżeli coś, to nie kojarzę, żeby jeszcze gdzieś były kupywane, ale nie będę... No to może by pan zrobił taki przegląd i byśmy razem wspólnie ustalili jeden wzór do zakupu po to, żeby to było taniej. Bo na przykład my pojedziemy, ustalimy inny, jakaś inna wieś będzie miała może inną wiatę. Może to tak skoordynować, czy na przykład... Tomek, ty jak będziesz jechał przez Zawężu, zobacz, jak jest na Zawężu i załóż się taki sam, żeby w ciągu było to samo mniej więcej. Piękne są te przystanki na Załężu, a bardzo piękne. Ale ja bym chciał inny. Także nie wiem, panie Hubercie, to czy... No zapraszam, do mnie coś wybierzam. Czyli nie czekać na to, co będzie w innych wsiach, tylko podjechać i wybrać. No chyba, myślę, że tak. Dobrze. Dobra. Tu mamy następne... Ja jeszcze w słowo, a propos wiat, widzę w tym wykazie funduszów sołeckich, że u pana radnego duszy są przewidziane też wiaty przystankowe w Michrowie Stefów. To rzeczywiście warto by to było zgrać. No właśnie. O, czyli może i sołtysa z Michrówka Stefowa. Tak jest. Wrócić. Tutaj mam następną pozycję, Kruszew Tabliczka. Ja powiem osobiście, że pamiętam, jeszcze wtedy pracowała pani Alina, była ta tabliczka zamawiana w drukarni. I powiem szczerze, nie znam jej losów dalszych. Ale wiem, że zamówienie było składane na tą tabliczkę i ona była kupywana, także nie wiem, dlaczego tutaj widnieje. A co się z nią stało i komu została przekazana, to też nie odpowiem. Rosołów, budowa linii, montaż lamp oświetlenia ulicznego. Z lampami w Rosołowie to jest tego typu problem, że słupy, które tam są, są własnością prywatną firmy, która kiedyś modernizowała linię średniego napięcia. Pozostawiła te słupy tam, można powiedzieć, porzuciła, ale nie wyraziła nam zgody, w tym sensie, że nam nie odpowiedziała w żaden sposób, czy możemy, czy nie możemy tam montować oświetlenia. To jest... Panie Hubercie, ale o które słupy chodzi? Bo te słupy to, nie wiem, miały być robione oświetlenie uliczne w kierunku Konia. I tam te słupy wszystkie są, należą do zakładu, więc nie prywatnej firmy. Bo pan mówi o tych dwóch słupach, które u mnie na działce stoją. Znaczy przy działce, to chyba jest nawet w pasie drogowym stoją. One są tymczasowo postawione tylko, żeby połączone było oświetlenie Rosołowa z Nowiną Jeziorą. Dlatego, że gmina miała wystąpić o pozwolenie na licznik. Ja rozmawiałem z panem Małeckim i z tymi słupami to jest tak, że to nie jest, on tam nie, no formalnie nie mają właściciela żadnego, bo firma, która je postawiła, to było jako tymczasowe zasilanie do czasu modernizacji linii średniego napięcia. Linia została już zmodernizowana, wsie są normalnie podłączone, a te słupy i ta linia, która tam wisi, została, że tak powiem, porzucona przez tą firmę i jest niczyją własnością w tej chwili. Powiem panu tak. Firma się wypowiada, czy możemy, czy nie możemy. Ale to nie chodzi w ogóle, nie chodzi w ogóle o montaż tej linii na tych słupach, które tam stoją, bo to nie chodziło o linię w kierunku Nowiny Jeziory, tylko w kierunku Osieczka, w kierunku, przepraszam, Konia. Więc tam nie ma żadnego przeciwwskazania, żeby to był wykonać. Nie wiem, dlaczego to nie zostało zrobione. My tam, no nie wiem, były rozmowy na ten temat. Tam mówię, tam nie były, jest tak. Później tam idą, faktycznie idą dalej słupy te zakładu energetycznego, no ale nam nie wolno jest na słupach zakładu energetycznego wieszać lamp. To jest... A na czym wisi, przepraszam panie Hubercie, a na czym wisi 1000 lamp w gminie Pniewy? Na to są nasze prywatne słupy, czy zakładu energetycznego? 1000 lamp, które wiszą na słupach gminy Pniewy, zostały powieszone w czasach wcześniejszych, kiedy zakład energetyczny na to zezwalał i na zasadzie status quo nie zostały zdemontowane. Ale to nie znaczy się, że wolno nam dowieszać nowe. Ja już nie pamiętam od którego roku
Zakład Energetyczny wprowadził nowe zasady wieszania urządzeń na ich słupach, ale od tamtej pory nie wolno je zwieszać, dlatego jeżeli gdzieś robimy oświetlenie, musimy dobudowywać nową linię. Mhm. A no tak jak było na wiatrowcu czy gdziekolwiek, tak, na Załężu, musimy dobudowywać linię i wychodzą czasami cyrki, że idzie słup zakładu energetycznego, idzie słup telekomunikacji i idzie trzeci słup z naszym oświetleniem, tak? No bo zakład energetyczny nie wyraża zgody, telekomunikacja nie wyraża zgody, poza tym ich słupy są za niskie, więc musimy dobudowywać naszą linię, ale na to nie wolno. Powiem panu tak, no to w takim razie skąd firma która robiła światłowody, tak, mogła uzyskać takie pozwolenie na podpięcie swoich przewodów przy słupach? Sieć. Natomiast my nie możemy? Moglibyśmy, gdybyśmy za to zapłacili. Mhm. Czyli oni płacą, jeżeli tak? Jeżeli zapłacimy za jedną lampę, to zapłacimy już wtedy za wszystkie lampy. A czy, dobrze, to w drugą stronę, a czy zakład energetyczny płaci nam za dzierżawę gruntu pod słupy? Bo one stoją w pasie drogowym w większości. Tak jest. No myślę, że już nie, bo opłatę się pobiera przez 10 lat, a myślę, że te słupy stoją już znacznie dłużej. No, nie wszystkie. Na Rosołowie, na Rosołowie stoją w działkach prywatnych, bo ostatnio wymieniali właśnie. Czy w decyzjach na lokalizację słupów później była wystawiona decyzja na umieszczenie i naliczona opłata, no to ja nie odpowiem, bo to było kilka lat temu, no to... Mhm. Ale to niech mi pan powie, z czego wynika, że... W tej chwili za każde urządzenie, które jest montowane w pasie drogowym, jest naliczona opłata i wystawiane są decyzje o płatności. Płatność jest przez 10 lat. Dobrze, a to jak było wcześniej, to ja nie odpowiem. A to z czego wynika, że w niektórych miejscowościach zostały te lampy zamontowane, a w niektórych nie? Na przykład na Kruszewku mam montaż, oświetlenie uliczne, montaż 2130. Tam, gdzie były już nasze linie, były dokładane lampy, ewentualnie była budowana cała linia od podstaw, ale to już są rzędy, no, troszeczkę wyższe kwoty, tak? Na Załężu była już linia oświetlenia, były lampy rzadziej położone, podłączone, my dokładaliśmy je tylko gęściej, co drugi słup, żeby były, ale to już szło na naszej linii oświetlenia, także tam, gdzie była możliwość, tam dokładaliśmy, nie wszędzie są, albo budowaliśmy nowe, tak jak na wiatrowcu, kolonia osieczek, budowaliśmy nowe, tak. To wiem, tak. Także, w tym roku będzie zrobiona na Czekaju, no bo tam właściciele wyrazili zgodę na umieszczenie słupów w działkach prywatnych, bo tam też był problem. No bo, wie pan, od kiedy wiedzieliście o tym, że nie można wybudować tej linii, bo pieniądze, prawie 6 tysięcy, nie wiem teraz, co się z tymi pieniędzmi stało, no jakby sołectwo wiedziało o tym, że nie można tego zrealizować, to nie dostaliśmy żadnej informacji o tym i byśmy te pieniądze przeznaczyli na inny cel. Natomiast nie było takiej możliwości, bo cały czas do końca roku nie było informacji, że zostanie to wykonane, tak? Lub niewykonane. Jest rok budżetowy. Jest, mamy czerwiec, ja nam dokładnie nie pamiętam, co było rok temu, ale tam, gdzie nie było możliwości, ja zazwyczaj mówiłem sołtysom, że będzie problem, tak jak pani sołtys z Woli Grabskiej, Wola Grabska czeka i tam był problem. Ja jej mówiłem, nie ukrywałem tego, że jest problem z ustawieniem słupów. Dopiero w tym roku dostaliśmy zgodę właścicieli. Gdzie w innych miejscach były przenoszone fundusze na inne wydatki, gdzie nie było możliwości. Dlaczego u was nie zostało to przeniesione, gdzie tam na tle komunikacji między urzędem a sołtysem coś zabrakło. No nie odpowiem teraz, no bo to już jest rok minął, tak? Także no tak, tylko powiedzieć, jak to tam było rok temu.
tylko co dalej, bo na przykład można by było to drogą porozumienia, na przykład dogadać się z inną wsią, jeśli nie można realizować jakiejś inwestycji na terenie, na to, co jest przeznaczone, moglibyśmy to przesunąć na inną wieś, a potem byśmy, że tak powiem, oni by się nam zrewanżowali. Natomiast w tym momencie, tutaj jest, tak szybko liczę, no tylko nie wiem, tutaj jest 6, tutaj mamy, to jest jakieś, nie wiem, z 15-16 tysięcy funduszu sołeckiego nie zostało zrealizowane, tak? No, nawet więcej chyba, bo to jeszcze Dąbrówka widzę, 1300 i też taka sama. Tutaj Dąbrówka 707. 1300. Nie, ja mam na wydruku 707. Ale na następnej stronie jest zakup lampy oświetleniowej oraz słupa 1300 zł. Może nie ma pan tej strony. Tam to akurat z tą lampą, to jak się okazało, to miała być zamontowana lampa na prywatnej posesji, nie przy drodze, tylko w głąb od drogi, kilkanaście metrów, tylko i wyłącznie do oświetlenia prywatnego podwórka, mhm. Dlatego tam ta lampa nie została zamontowana. Rozumiem, no ale pieniądze też nie został ktoś poinformowany, czy... Nie odpowiem na to pytanie, tam radny i sołtys wiedział, że to nie będzie powieszone, bo ja powiedziałem, że nie będziemy wieszać na prywatnych posesjach lamp. Tym nie, ja, tam nie było. Jak żadnych. Najbardziej. Jak najbardziej, ma pan rację, tylko że, kwestia komunikacji. No, był rok czasu na to, to było zatwierdzone w 18 roku we wrześniu, te fundusze sołeckie. Nagle cały 19 minął i nie wiem dalej, czy gdzie zawiodła właśnie komunikacja, bo skoro miejscowości tam, powiedzmy, Kruszew, Wólka Załęska, Jeziora, Michrów wiedzieli o tym, że na przykład nie będą mieli, na przykład w Michrowie mieli spotkanie integracyjne. Przecież myślę, że w Michrowie spokojnie można by było te pieniądze, te 2700 dołożyć do remontu tej sali, tak? Ale za spotkanie integracyjne mieszkańców, no to już nie moja działka, także ja nie powiem. Ja rozumiem, tylko jeśli było wiadomo, że to nie zostanie wykonane, to trzeba było dać informację, że nie zostanie i proszę przeznaczyć na inny cel. Albo wtedy by mieszkańcy zadecydowali, co chcą dalej zrobić z tym. Natomiast tutaj została ta możliwość im odebrana, bo nie było informacji, moim zdaniem. Chyba, że są jakieś dokumenty na to, że ktoś został poinformowany, bo nie wydaje mi się. Słuchajcie, jeżeli mogę się wtrącić, wydaje mi się, że to sprawa do załatwienia w Urzędzie Gminy. Pasowałoby podjechać do Urzędu z Sołtysem i rozmówić się, jak to wygląda. To jeszcze pan Tomasz chciał zabrać głos. Tak, panie Hubercie, tak na szybko. Jakie opłaty sobie energetyka życzy za powieszenie lampy czy jakiegokolwiek urządzenia na ich słupie? Nie pamiętam, nie będę strzelał teraz. Bo czy tu jest sens jakikolwiek dublowania sieci energetycznych, które istnieją i robienia zamieszania? To jest tak, że jeżeli podpiszemy porozumienie z zakładem energetycznym na naliczanie opłat, to nie tylko za te lampy, które będą nowo powieszone, oni policzą już nam za wszystkie lampy istniejące. No ja rozumiem, no, ale jakiś porządek powinien być, tak? Kwota jest wtedy... Będziemy chodzić, szukać, wieszać, stawiać tak, będzie, swoje. Tych tak? słupów będzie masa, a nie prościej by było, jeśli oni chcą nam naliczać za lampy, które już wiszą, to one my też naliczać za słupy i za no, linie, powiem, które idą nad... No, ale gros słupów jest w prywatnych terenach. My nie szczędzimy zakładu energetycznego, jeżeli chodzi o naliczanie opłat za zajęcie pasa i umieszczanie urządzeń, więc... No myślę, że zakład energetyczny też nam nie pójdzie na rękę, skoro on musi płacić. Ale przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, jakie to jest gro kosztów, tak? Jaki to no jest nie koszt? Wiem, może pan... Czy to jest 2 zł, czy 150 zł od lampy, tak? Proszę Państwa, z tego co pamiętam, to jest około 2,5, albo 2,5, albo 3,5 zł miesięcznie, czyli ta lampa rocznie około 30 zł by... wyszła razy 1000 lamp, no to by było, tak szybko licząc, około 30 tysięcy. A ja w związku z tym... Natomiast to, co mówił Hubert wcześniej, pan Hubert, my zaczęliśmy egzekwować te opłaty za zajęcia pasa drogowego, te stawki z lat, nie wiem, sprzed 10, sprzed 15 lat, urealniliśmy do stawek
obecnych i obecnie gmina Pniewy ma dosyć duże dochody, już nie pamiętam kwoty, ale to jest około kilkudziesięciu tysięcy rocznie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Także to egzekwujemy. Jeśli chodzi o te słupy, to tak jak mówił pan Hubert, no te, które stoją powyżej 10 lat, opłata nie dotyczy. Nowy słup, no pamiętajmy, że opłatę płacimy od przekroju, od powierzchni. Powierzchnia tego słupa no nie jest zbyt duża, tak? Ta, którą zajmuje. W związku z tym pytanie do pana Huberta. Czyli co, my zbudujemy nowe linie, tak jak zrozumiałem, na Osieczku i na Wiatrowcu, które są własnością gminy do oświetlania? Tak. Te, co a jakiej długości te linie powstały? Na Osieczku to chyba jest 150 metrów, a na Wiatrowcu chyba około 400, tak, panie Grzegorzu? Tak. Ile koszt takich 400 metrów jest? 12 tysięcy. Ale to same słupy, podpięcie, czy wszystko? Nie, słupy, linia i lampy. I lampy, tak? Działające, tak? 12 tysięcy 400 metrów. Do tego punkt poboru energii to jest tam kilkaset złotych. I na Osieczku jest taka linia budowana, tak? I teraz tak, będzie... już jest wybudowana. I ona jest krótsza, tak? 150 metrów. Ona jest krótsza, tak. Koło 150 chyba do 200 metrów maksymalnie. I to jest... Na działkach prywatnych, czy to jest w pasie drogowym? W pasie drogowym. Czyli teraz chcąc założyć oświetlenie, będziemy robić inwestycje w ten sposób. Budować własne linie ze słupami i zasilaniem, tak, które będą własnością gminy. Które będą własnością gminy, może w przyszłości, może firma telekomunikacyjna będzie chciała je wykorzystać, wtedy gmina już będzie miała z czego czerpać jakieś tam korzyści, tak, będziemy naliczać opłaty. Ale to daleka przyszłość, myślę. Jeszcze pani Urszula chciała zabrać głos po kolei. Ja bym miała taką wielką prośbę do wszystkich sołtysów, mieszkańców, żeby poprosili sołtysi mieszkańców, żeby pozawieszali na swoich posesjach tabliczki z numerem domu, bo jeżdżąc w tej komisji szacującej straty, nam naprawdę łatwiej jest znaleźć posesję, niż jeździmy od sąsiada do sąsiada i pytamy, gdzie kto mieszka. To bym bardzo prosiła, żeby sołtysi powiadomili mieszkańców, żeby takie tabliczki przy sesjach były pozawieszane. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, u nas taki przypadek był w mojej miejscowości, nie wiem, rok temu, dwa lata temu, że przyjechała policja, jakieś tam wezwanie było, okazało się, że ktoś nie miał numeru. No i powiedzieli, że następnym razem jak zobaczą, że nie ma numeru, to jest mandat 100 zł. No i kilka osób, które nie miało numerów, zamontowali. Może jakaś informacja na stronie gminy, że no, kto grozi mandatem. I uważam, że każdy będziemy informować mieszkańców na posesji i tak samo powinien mieć tak samo skrzynkę pocztową, bo tu nawet mieliśmy z sołtysem problemy przy rozłożeniu maseczek. Jak kogoś nie było, nie zastaliśmy i nie miał skrzynki pocztowej, tak więc nie zostawialiśmy masek, tak? A później z kimś tam wynikł problem, że no, nie było go, nie miał skrzynki pocztowej, więc nie zostawiliśmy, prawda? Tak, panie radny. Każdy się w to zaopatrzyć. Bardzo dobra sugestia, damy taką informację na stronę gminy, tym bardziej to będzie cenne ze względu na zmianę firmy śmieciowej, żeby też nie szukali, tak? To jest oczywiście. Dobrze, dziękuję bardzo. Pancie, jeszcze do pana Huberta mam pytanie. Panie Hubercie, może pan, bo wiem, że odnośnie tej inwestycji na Rosołowie, tam było tak, że kiedyś Rosołów i Nowina były połączone, teraz są dwa osobne transformatory i z tego, co mam informację od inspektora z PGE, powiedział, że te słupy były postawione tymczasowo i ta linia pociągnięta przez firmę wykonawcę, żeby nie pozbawić mieszkańców oświetlenia. I licznik jest jeden, bodajże na Rosołowie, natomiast Nowina jest z niego też, że tak powiem, rozliczana. Miało to być rozdzielone, miał być drugi licznik, z tego co pan inspektor z PGE powiedział, to gmina nie złożyła wniosku o ten drugi licznik. Czy coś wiadomo panu na ten temat? Nie, na ten temat akurat nic mi nie wiadomo, żeby tam brakowało jakiegoś wniosku. Wniosek no bo to, o liczniki według projektu firmy, która wykonywała, miały to być dwie osobne linie, jedna zasilana z transformatora z
z Nowiny Jeziory, druga zasilana z Rosołowa. Dla nas to, że tak powiem, nie ma większej różnicy, ale no, trzeba by było się tym zainteresować, bo wiem, że oni w projekcie mieli to rozdzielone. Tak jak transformatory są rozdzielone, tak samo linie miały być rozdzielone, dlatego że moim zdaniem no, trochę powiedzmy praktycznie pod Pniewy na przykład są lampy dociągnięte, a one są zasilone z Rosołowa. To jest kilka kilo, myślę, że tam ze 2-3 kilometry linii, więc moim zdaniem te lampy na końcu linii, one już tam, to napięcie jest tak niskie, że one więcej prądu ciągną po prostu i jest większy pobór, tak? No a odnośnie napięcia to myślę, że nie jest niskie, bo sieć elektroenergetyczna w Pniewach jest zasilana bardzo wysokim napięciem rzędu 255-260 V, także to jest gorszy problem niż niskie napięcie, bo większość urządzeń jest przystosowana do pracy o napięciu nawet 110 V, także spadek napięcia im nie przeszkadza. Bardziej zabójcze jest wysokie napięcie, które istnieje tutaj w sieci i to jest problem. A odnośnie tego, czy tam jest jedna linia, dwie linie, jeden punkt poboru, dwa punkty poboru, możliwości technicznych tego podłączenia, to ja powiem, że moja wiedza jest, bazuje na informacjach, które mam od firmy, która zajmuje się konserwacją oświetlenia ulicznego tutaj w gminie od już chyba od dłuższego czasu. Także jeżeli coś jest gdzieś robione, także możliwości techniczne zawsze z nimi konsultuję i na tym bazuję, tak? Jeżeli pan Małecki mi powie, że tam jest problem, że słupy są niczyje i jest brak możliwości podłączenia tam oświetlenia, no ja nie mam podstaw, żeby mu nie wierzyć, tak? On się tą konserwacją tu od lat zajmuje i on zna wszystkie niuanse, kruczki, nie kruczki, przejściówki, tajne przejścia podziemne, także no ja bazuję na tym, co on mi mówi, tak? Jeżeli znaczy, jest inaczej, czasami mieszkańcy też myślą, że jest inaczej, ale tak do końca nie jest. No i tam, gdzie nie ma problemu, to my to robimy. Gdzie jest problem, staramy się go rozwiązać. Nie wszystko da się przeskoczyć, bo trzeba by zaangażować w to zakład energetyczny, a zaangażowanie w to zakładu energetycznego to jest procedura, dokumenty, plany, no ale nawet czas. Słuchajcie, panowie, ja tutaj może trochę przechodzę do porządku, że to będzie dyskusja albo przed raportem, czy się spotkacie wcześniej. Na komisji może. A najlepiej podjechać do Urzędu Gminy i tą sprawę załatwić. Indywidualna sprawa. Dobrze, panie przewodniczący, już kończymy. Na dzisiaj bym wyczerpał porządek obrad i zamknął sesję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do widzenia. Poczekajcie państwo radni, nie rozchodźmy się. Nie, ja to już muszę, bo już...